Dzieci poniżej 12 lat można przewozić z przodu tylko w fotelikach ochronnych. Dotyczy to wszystkich samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych i innych pojazdów samochodowych, nawet gdy nie są one wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że na przednim siedzeniu nie można stosować innych niż foteliki urządzeń ochronnych. Jest to możliwe na tylnych siedzeniach. Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną. Zakaz ten nie będzie miał zastosowania, jeśli w pojeździe jest możliwość wyłączenia poduszki i zostanie ona wyłączona. Każde dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekracza 150 cm wzrostu, musi być przewożone w foteliku ochronnym lub w innym urządzeniu ochronnym. Przykład urządzenia ochronnego innego niż fotelik. Dzieci starsze niż 12-letnie lub mające powyżej 1,50 m wzrostu muszą używać pasów bezpieczeństwa.